Baby in Yellow, część druga. Pamiętacie, jak jakiś czas temu graliśmy w tą totalnie niestraszną grę? Ty kurwa zajeb... Był tam wtedy fragment, gdzie weszliśmy na strych i na tym strychu znaleźliśmy zapowiedź aktualizacji. A to jest reklamówka jakiejś gry, Marzec 2023, ale wy jesteście dobrzy w marketingu. Jak się przestraszyłem, to już nie zapomnę. Która właśnie wyszła? Aktualizacja Czarnego Kota. Let's go! Czy tak się zaczynała poprzednia część gry? Nie! Oj, na pewno tak się nie zaczynała! Jest kot! Ale faza, ale faza, ale faza! Czekałem na to! Leć. Musisz? Ile to zajęło? 20 sekund? Moje serce. I kot teraz stamtąd zniknął, jest tutaj! Aż mnie ciarki przeszły. Podążaj za czarnym kotem. Skubany mruczy. Coś się dzieje? Ciekawość, jak najszybciej chodź za mną przez portal. On nie może nic zobaczyć, czarny kot. Ale zobaczył, że weszliśmy przez portal. No i już strzeliliśmy. I teraz tu jest obraz, jak tam dziecko siedzi. Ale jaja! Czekaj, otwórz nagranie. Dobra, nie że coś, ale fabuła chyba właśnie się bardzo mocno skomplikowała, nie? W poprzedniej części opiekowaliśmy się dzieckiem, a teraz czym się opiekujemy? Wieloświatami? Czy ja jestem opiekunką w multiversum szaleństwa? Co się właśnie dzieje? Podnieś książka. Czekaj, czekaj, czekaj. Gin, kurwo! Ej, Kacper. No? Chciałam się spacerować i mam małe pytanko. No? Mówiłeś, że już widzą o naszej firmie. O naszej nowej firmie? Naszej firmie! Jeszcze nie, ale dumnie możemy się pochwalić, że założyliśmy nową firmę. Nazywającą się Chałki. Chałki są firmą, która specjalizuje się w produkcji artykułów dla zwierząt. I tak jak właśnie Aniela teraz wróciła ze spaceru, to miała ze sobą kolekcję grzybki oraz kaczuszki. Kaczuszki są najlepsze. Kaczuszki są bardzo ładnym dwustronnym wzorem, gdzie z jednej strony macie ładne kaczki z serduszkami przy jeziorku z małymi kaczuszkami obok, a z drugiej malutkie kaczuszki wśród kwiatów. Mamy również wzory dla nieco bardziej odważnych psów, tak jak tutaj czarno-czerwone smoki, ale również bardziej mroczne dla miłośników fioletu, takie jak Zmierzch. Poza smyczami w sklepie możecie znaleźć obroże, tak samo jak smyczki w 10 różnych wzorach, jak i szelki, bardzo ładne personalizowane adresówki, czy szarpaki, przy czym moim zdaniem najładniejszy jest ten ze wszystkich. Zdaniem Joyki zresztą też. Będą jeszcze ładniejsze. A ja nic nie spoileruję. Nie spoileruję, jeszcze nie. Wszystkie produkty są szyte w Polsce. I to uwaga, przez moją mamę. Nie możemy sobie pozwolić na żadne ubytki jakościowe, a jako, że moja mama ma ponad 20 lat doświadczenia w szyciu, to nadaje się wręcz do tego perfekcyjnie, co zresztą widać po naprawdę ślicznie wykonanym produkcie. Każdy z produktów można też personalizować wedle uznania. Nie podoba wam się, że macie tylko jedną klamrę na szelkach? Voila! Dodajecie sobie drugą. Chcecie mieć na przykład uchwyt na rękę, tak, żeby łatwiej kontrolować psa na spacerach. Żaden problem. A no może... kolor okuć! No właśnie, może kolor okuć. Nie podoba wam się, że macie turkusowy, wolelibyście mieć na przykład czerwony? Też da się zrobić. A produkty pasują nawet na największe psy, najmniejsze psy, a nawet na koty. Dosłownie zwierzęta w każdym rozmiarze. Nieważne, czy macie Yorka, Pitbulla, Border Collie, owczarka niemieckiego, produkty pasują na każdego psiaka. Nawet dostaliśmy zdjęcie w króliku. Znaczy na króliku. Tak, dostaliśmy nawet zdjęcie w króliku. Kwestia tego typu, żeby się na przykład zmierzyli obwód szyi psa i dobrali odpowiedni rozmiar stabeli. Takie proste. Link do Chałki oczywiście zostawiamy wam w opisie. A z kodem SMOK otrzymać dodatkowo 5% rabatu na wszystkie zakupy. Czy mam tu przynieść... Czy co ja czerere? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Tu muszę znaleźć książkę, która ma dwójkę na sobie. Co tam ta książka ma? Ta książka ma trójkę. Czyli ona wejdzie tu. Tu mamy książkę z piątką, ona wejdzie w to miejsce, potrzebujemy jeszcze jednej książki z dwójką. No dobra, i mamy teraz książkę z dwójką, dajemy książkę tutaj i możemy przejść. Korekt?
super sprawa. September 14th, log 821. Plant life continues to grow out of control since Newt's disappearance. Research heavily impacted. Frustration building. Feeling lonely. To ostatnie słowa wujka, zanim znalazł samotne dziecko w pokoju. Dzieciak, przepraszam, nie wiedziałem, że masz takie traumatyczne wspomnienia. Nakarm pies. Czekaj, teraz jest w zielonym, czyli powinno być dobrze. Co się stanie, jeżeli wywalę ten pies na czerwone? Dawaj jeszcze, jeszcze, węgla, tak jest, woohoo! Nie wiem, że tak powinno być, czekaj, odkręcę ten zawór. Dobra, czyli nic się nie stało, zrobiliśmy to, co mieliśmy, kozek. Poruszamy się kanałami, ej, zajebisty jest ten dodatek. Tik! God, jest... Wcale nie dostałem zawału serca, wcale kofeina zmiksowana ze strachem nie jest totalnie przepisem na zawał. Boże... Już mi się nie podoba. Nie, znowu ten dziad tutaj jest. Co ty chcesz od życia? Zachowujesz się jak góral, taki góral handlarz. O, chcesz pan kupić ciupagę? Co? Jaką ciupagę? No z termometrem ciupagę, chcesz kupić? Nie, nie chcę twojej ciupagi, daj mi spokój. O, okej. O co tu chodzi? Potrzebuję akumulatora. Ten kot ma rąbę w domu, trzejcie! Jeszcze odpalamy rąbę, poczekaj! Tu mamy uszkodzony akumulator, a tu mamy normalny akumulator. I go możemy użyć do dzieciaka. Znaczy robota, rąby. Chociaż ten dzieciak też mógł akumulator połknąć. Weź robota na górę, aby go naprawić. You good? Jesteś najebany? Jak to wygląda? Ej, ziomek, pobudka, wstajemy! Trochę ci oko spierdala, nie że coś. Zadokuj robota, robot. Łącze, nie? Ale mu się gały zaświeciły. No przecież ma baterię. To jest banger. Jakie to głupie. Ja tylko czekam, aż z tego się zrobi taki trójkąt nuklearny. No nie! Robi! Nie! Dobra, robot załadowany. Jestem twoim wujkiem, załadowałem cię, może być. Znajdź tusz dla robota. Czy ty jesteś drukarką? Kurwa, pomyślałem, że to jest rąba, a to jest drukarka. Nie, to drukarka psona, nie wytrzymam. Muszę ci, dobra, już idę po tusz. Myślicie, że jak normalny robot, jak normalna postać może mieć duszę, a on potrzebuje tuszu, to on ma duszę? Dobra, mamy wkład tuszu. O nie, masz. Ej, to w sumie słodkie. Czegoś ci brakuje? Faktycznie. A co mam cię teraz nosić? Nie podnosić cię trochę? Boże, jakie ja mam głupie poczucie humoru dzisiaj. January 22nd, log 285. My dolls have confirmed apartment 10 as a new yellow site. Okej. The baby and his sister so far remain unaware of my activities. Czekaj, apartament numer 10 jest nowym, żółtym miejscem? Jakie zbrodnie dokonały się w apartamencie numer 10? Czemu to jest żółte miejsce? Strefa skażenia popierzą, nie! Podnieś pluszowe dziecko, też żółte, to wiele wyjaśnia. Dzieciom wstęp zbrodniony? Nie, papież by nie miał czegoś takiego w pokoju. Chyba idę za daleko z tymi żartami, co? A to co to jest? Podnieś obojnik? What? Co to robi? Co ja mam zrobić z tym złotym żelazkiem? Co to jest? Masz to sadzić do ryja? Jedz. Dobre, nie? Sam to wymyśliłem. Teraz wsadzę ci kaczkę w dupę. Nie ruszaj się. Nie wyszło. Kurwa, ale to jest niewdzięczne gówno. To byśmy go uratowali, on nam spierdolił. Czajcie? Nie wytrzymam. Oh shit. To zabrzmiało jak dziecko. Ale mi ciarki przyleciały. Aha, i olej, kobam, olej był tutaj. Czy tu wszystko musi mnie straszyć? Przestań. Hej, jesteś na polskiej budowie, ale bez przesady, co? Co za raz? Chcesz młotek? A pierdolnij się. Masz śrubokręt. Nie chcę... Żyj! To jest w sumie fajnie, nie? To jest w sumie fajnie, zarobisty robot. Jedź do góry.
Nie pierdol! Nie, ja nie chcę tego małego ścierwa tutaj! Idź stąd! Podoba mi się, że mamy tutaj... Ej! Ej! Co to było? Widzę, że ktoś tu się photoshopera bawił. Popatrzcie, patrzcie, 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 patrzcie! Jakie brzydkie! Wszystko musi mnie straszyć. Okej, okay. Teraz dodajemy czerwone i jest fiolet. Zaparzamy miksturę. Gdzie to leci? Do kociołka! Czy my jesteśmy na urzędniczej? Co tu się dzieje? Potrzebuję butelki. Ej, ja kumam, co się stanie! Czyli będziemy musieli znaleźć jeszcze zielone, jakieś tam, i będziemy z tego parzyć mikstury, które będą lądować tutaj. Okej! Okay. Pudełko zabawek. Tworzenie wielu może być wpływ na wydajność? Szczerze, ja tam nie czuję różnicy z czy bez. Chciałem znaleźć butelkę. Poważnie? Myślisz? Masz. Pierdalaj. Co ci to da? Co się dzieje? Co? Kurwa, zastrzelić się na glebę. Strzel! Jakie głupie. Młody jeżyk! Kurwa, wykąp się w tym. Od razu lepiej. Patrzcie na to, jak ponętnie to dziecko leży. O, jeszcze nogi rozszerza! Rozszerz dla... Dobra, moment. Może kto przyszedł? Łowcy pedofilów? A, to moment. Chwila. No dobra, czyli teraz tak. Zrobiliśmy niebieską miksturę, a niebieska mikstura działa tak, że działa na niego jak magnes. Okej, czyli mamy teraz magnetyczną miksturę. To nie można po prostu położyć? Shit! No dobra, okej. Gdzie jest kurwa... Jezus Maria, tu jest! Czy ja cię naprawdę nie widziałem tyle czasu? Dobrze, gdzie jesteśmy? Przeszukaj kuchnię. Dobrze. Nie musisz mnie prosić. W razie awarii zbić szybkę. Jeszcze tego nie potrzebujemy. Nie pij. Okej, okay, będziemy eksperymentować. Mamy zielony kolor, co to robi? Chodź, eksperymentujemy. Co ty miałeś za oczy przez chwilę? Dobra, tego się nie spodziewałem akurat. Ty w ogóle czaisz? Jesteś samotnym wujkiem, który wchodzi do pokoju i akurat dziecko już leży na blacie. Dobra, przeginam, wiem. Tu mam piekarnik. O, piekarnik, chodź! Akurat mam dla ciebie coś niesamowitego. Chodź. Czy jeżeli dziecko przeżyło spotkanie z piekarnikiem, to znaczy, że mu się upiekło? Poleciał do kota. Doskonale, wiem co zrobić. Ja ci teraz dam, proszę ciebie, to. Dobra, zobaczmy co się stanie. Teraz powinno zadziałać. No i super, mamy klucz. Petarda. I włazimy do kota. Gdzie jest kota? Był tu kota. Kurwa. Super, jestem pro. Szczerze? Ten dzieciak to ja czuję, że on nam może nawet bardziej pomóc niż coś zepsuć. Tylko teraz tak. Tu mamy... miskę z kreską z dwoma pulpetami na końcach, tak? O, miska z kreską i dwa pulpety. Jup, to jest to. Okej, okay, kwadrat w kółku. Kwadrat w kółku i jeszcze tamto miejsce nam jest potrzebne. Mhm. Kwadrat w kółku i trójkąt z kreskami dwoma. Czyli potrzebujemy trójkąt z dwoma kreskami i kwadrat w kółku. Super. Ej, yo, dziecko, czy ty jesteś chore? Robi się coraz ciekawiej. Czy ty musisz? Jezus Maria, zawał. Przestań mi tak robić. Wyrzucę cię gdzieś. Dam radę przez okno? Nie dam rady. Ojej, płaczesz, ojej! Zamknij pizdę, nikt cię nie lubi. Może mi ktoś powiedzieć, co się dzieje z tym filmem na dole? Co to ma być? Filmy takie działają! I teraz mamy wywołany film. Wkładamy go do środka. Okej, okay. Co to nam daje?
Co to się dzieje teraz? Czekaj, co nam daje to pomieszczenie? What? Okej! Ale fajne! Dziecko, wymyśliłem, jak to zrobić. Wkładamy to teraz do środka. Okej, i teraz to się projektuje i będziemy mieli dźwignię na zewnątrz. Jaka genialna gra! I teraz bierzemy tego ziomeczka, on mu da po ryju. Gazem pieprzowym go, dobrze! Pacyfikuj gnoja! I dostaliśmy zielony kolor! Jest, jakie to jest przyjemne! I teraz ten zielony kolor musimy wsadzić tam. No super! Super opcja. Doszedł nam kolor zielony i jak sprawdzimy sobie naszą książkę przepisów, to zielony plus czerwony daje wagę? To już chyba wiem, czym rodzice mnie karmili. A dobra, czyli zielony i czerwony. I tam jest płyta naciskowa, na którą ty jesteś za lekki, co już sprawdziliśmy. Ziomek, przechodzimy to. To też tak, to jest zielony i czerwony. A co się stanie, jeżeli zrobimy zielony i niebieski? Zielonego i niebieskiego tu nie ma. Co się stanie? Okej. Ty właśnie... Wow! Co jest grane? Jakie głupie! Dobra, czyli potrzebujemy zielony i czerwony. Teraz mamy niebieski kolor, potrzebuję butelki. I teraz tak, ziomek, słuchaj, mam dla ciebie ważnego taska. Ja nie sądzę, że będę w stanie cię przenieść, jeżeli będziesz taki gruby. Moja mama też mi tak mówiła. Więc teraz ja cię tu położę i zostawię. Jesteś ofiarą na ołtarzu. Wytrzymaj, tylko chwilę. Chwilę wytrzymaj. Wezmę teraz butelkę. Miałeś tam zostać! Wygląda jak profcio. Ale tam nie zdążę dojść chyba, nie? No wiedziałem, że nie zdążę tam dojść. Jak ja mam ciebie tam tepnąć? Przepraszam bardzo. Aha, no tak! Boże, jak dobrze, że jestem inteligentny. Rzucamy cię tutaj. Leć tam. Zostań zassany. Doskonale. Otworzył mi wrota. Chodź, idziesz ze mną. Pomogłeś mi, jesteś super. Serio? Serio? Skurwysyn, był przygotowany. Dobra, wzywamy ziomeczka. Ej, yo, spokojnie, spokojnie. W sumie chuj, pałuj kurwę, pałuj go, gazem, dobrze, jebać kurwę, tak jest, o to chodzi. Załaduj dziecko, tak jest, lubię ładować dzieci. Ten jeszcze się ucieszył, tak jest, takie głupie. Gazem go, gazem, pieprzowym, tak jest. No i super, mamy różowy kolor i z tym różowym kolorem musimy połączyć jeden z tych trzech. Co? Chcesz się bić? Dawaj kurwa. Dawaj, dawaj, będziemy się odpierdalać. Ale musisz spać. Zderzenie światów, ich przybycie jest nieuniknione. Musisz rozpocząć przygotowania. Cześć, gdzie jest dziecko? Czy tam jest dziecko? Gdzie ta kula wisi? I dlaczego czarna dziura nawala piorunami? What is going on? Jezus, nie strasz mnie. Daj mi różowy i czerwony na przykład. Zobaczymy, co się stanie. To mi daje pomarańczowy. Spoko. Zobaczmy, co się stanie. To daje jakieś dwie lewitujące gwiazdy? Mam wrażenie, że nie o to chodzi. Kolej subrekty jest otwarta. Poczekaj, zrób to na blacie, proszę. Już. Dobra, czyli to nie będzie ten, a różowy i niebieski może? Co się wtedy stanie? To daje żółty kolor. O nie! Nie! Żółtego nie! Przestań się cieszyć! Tego ci na pewno nie podam, nie ma takiej opcji nawet. O nie, tego nie dostaniesz, zapomnij. Daj mi różowy i zielony. Kremówki w płynie! Boże. Mamy teraz niebieski kolor, co to nam daje? Dwie strzałki do kropki. Co to jest? Zmniejszenie? Ale useless. Dawaj, ważymy żółtą miksturę. Oh boy. Zobaczmy, co się stanie. Jestem mega ciekaw. Pnącza spłonęły. Ustabilizuj żyrosferę, znajdź drogę na górze. Poczekaj, jak ja mam to... Jak ja mam tam wejść? Tu jest wejście do żyrosfery, ale nie mogę go... Za pierwszym razem! Jezu, jak ja się cieszę, że jestem taki inteligentny. To nie wygląda jak pomieszczenie z żyrosferą. Czujecie ten strach? W ogóle podoba mi się te kostki. Dobra, słuchaj, idziemy na dół, bo musimy teraz wziąć smoczek.
chodź tu małe ścierwo. Teraz cię spacyfikuję. Gdzie jesteś? Wracamy na górę? Gdzie on będzie? Spacyfikuję cię! Ha-ha! Pierwsze, drugie i trzecie. Synu. No nie, rdzeń nam zabrał! Wyobraźcie sobie, że to byłby rdzeń demona? Nie, nie spuszczę na to żadnej klapy teraz. Daj mi ten rdzeń. No koleś co w piłkę gra. Czekaj, czekaj, wow! Ej, wow, wow, wow! Gdzie ja miałem? Chcesz pić? Nie? Gdzie ja mam uciec z nimi? Czekaj, tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da. Tu się da? Tu się da? Tu się da. What now? No jak mam tam wejść niby? Co tu się właśnie odjebało? Romba, co ty odjebałeś? O nie. Nie, nienawidzę tego szepczenia. Potrzebuję tego rdzenia. Podniesienie nie jest bezpieczne. Okej, okay. Bierzemy pierwszą część obudowy, nakładamy. A gdzie jest druga część obudowy? Romba, gdzie jest druga część rdzenia? Pomóż szukać, co? O, jest. Domkniesz się? Oh shit. Bierz, bierz, leć, 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 leć! Go, go, go! Chodź! Shit! Nie wiem gdzie uciekać, nie wiem gdzie uciekać! Bierz ten rdzeń i spierdalamy! Tu na lewo, tu, o tak jest, pięknie, pięknie, pięknie. Zdążyłem, ale jestem pro. Dobra, ziomek, wrzucaj ten rdzeń. Nie opierdalaj się, wrzucaj rdzeń! Serio? Po prostu to jest symulator Mateusza, nie? Mati, słuchaj, nie wrzucaliśmy filmów od miesiąca. Zmontujesz coś? To jest jeden do jednego po prostu. Ten rdzeń... Za duże? Aha, bo tu jest kładka. No dobra, ustabilizowaliśmy żyroskop, w sensie coś się dzieje, tak? Ale jaki to ma wpływ na dziecko? Zróbże jakiś laser, rozwal je! Dawaj, dawaj, dawaj! Full pizda! Woo! Nie mów, że on nie żyje. Co się stało z robotem? Robot! Romba! Romba! Nie! Why? Zabili Rombę! Co się dzieje? No, chyba ci gniecie, że do tego teraz pójdę. Nie mogę tego tutaj wsadzić, co? Mogę to podnieść? Czy mogę teraz tam wsadzić? Nie otwierać, nie otwierać, drzwi mają być zamknięte. No dobra, to otwieramy. Ale ta część jest powalona. Ja przypominam, że w pierwszej byliśmy opiekunką, a teraz... O, fajne. Okej. Okay.
Why did you bring him here? Co byśmy zrobili? Myśmy właśnie Saurona przywołali, czy coś? Co się dzieje? Dziękujemy za grę? To nie jest koniec? Nowe obszary, zagadki, stroje i więcej. Ale faza. No dobra, to wychodzi na to, że przeszliśmy pierwszą część z kotem. Jestem ultra ciekaw, co będzie dalej. Powiem tak, gra jest świetna i tak samo jak fajna jest gierka, tak samo fajne są... Pałki! Czyli sklep, na którym pracowaliśmy naprawdę kilka lat. Dlatego jeżeli chcielibyście kupować coś swojemu pupilowi, wiecie gdzie zaglądać. A sam link do sklepu oczywiście zostają wam w opisie oraz w przypiętym komentarzu.